Swoją działalność zainaugurował Społeczny Komitet Pamięci Wojciecha Trąbczyńskiego. Jego głównym celem będzie kultywowanie pamięci o tym urodzonym w powiecie gnieźnieńskim prawniku i polityku związanym z narodową demokracją. Sala sesyjna nosi imię Wojciecha Trąbczyńskiego, pierwszego marszałka Sejmu, pierwszego marszałka Senatu II Rzeczypospolitej. Postaci bardzo ważnej, zasłużonej nie tylko dla powiatu gnieźnieńskiego, dla całej Polski, dla drugiej, także dla III Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa powstała, że dziś inicjujemy działalność Społecznego Komitetu. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj dołożyć rękę, goszcząc i udostępniając chociażby pomieszczenia na tę dzisiejszą konferencję. Uważam, że bardzo cenna inicjatywa, że inicjatywa oddolna, inicjatywa społeczna, skład komitetu organizacyjnego, czy komitetu organizacyjnego wchodzą samorządowcy, działacze organizacji samorządowych, społecznicy. To bardzo cenne. Nie pieniądze się liczą, liczy się pamięć i historia. Przewodniczącym komitetu został radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Jerzy Berlik. W tym roku przypada 70. rocznica śmierci Wojciecha Trąbczyńskiego. Uznaliśmy wspólnie, że należałoby tą rocznicę uczcić. Tym bardziej, że to jest taka osoba i taka postać, która powinna być upamiętniana praktycznie co roku. Dlatego taki komitet został utworzony. Jego zadaniem między innymi właśnie będzie to, aby dbać o jego pamięć. O pamięć dokonań, życia i działalności patriotyczno-politycznej Wojciecha Trąbczyńskiego. Wielu historyków właśnie mówiło o tym, że ta postać pomimo tego, pomimo swojego dorobku zawodowego i polityczno-patriotycznego nie jest pamiętana w taki sposób, w jaki powinna być. Z mojego punktu widzenia przede wszystkim należałoby pamiętać o nim z uwagi na jego działalność, którą dokonywał w związku z sprzeciwianiem się pruskiemu wywłaszczeniu ziemian polskich. Stanowczo się sprzeciwiał temu i to mnie bardzo urzekło i uważałem, że walka o polską ziemię sprawiła to, że ta postać zapisała się w historiach kart Polski. Był pierwszy marszałkiem Sejmu. W zasadzie w jego kompetencji było to, że musiał całą kancelarię Sejmu organizować. Następnie był marszałkiem był Senatu. No i też z takich punktów politycznych sprzeciwiał się dokonaniom Józefa Piłsudskiego. W pierwszych latach działalności był osobą, która go wspierała, natomiast po przewrocie majowym sprzeciwiał się temu, czego dokonał Józef Piłsudski. Przede wszystkim chcemy kultywować jego pamięć, chcemy o nim mówić, chcemy poprzez ufundowanie tablic informacyjnych, poprzez nadania imieniu ronda przy trasie S5 od strony Mielna. Chcemy sprawić to, aby o nim po prostu było głośno. W skład komitetu wchodzą także Katarzyna Owczarek, Tadeusz Bereźnicki, Mariusz Mikołajczak i Bartłomiej Adamczewski.